Szanowni Państwo, już za kilka dni zasiądziemy do wieczerzy wigilijnej. Podzielimy się opłatkiem, złożymy sobie życzenia. Zapewne będą to święta inne niż te, do których przywykliśmy w ostatnich latach. Może tym bardziej warto w tym czasie przypomnieć dawne tradycje i zwyczaje. Boże Narodzenie poprzedza Adwent, a więc czas postu, czas oczekiwania na przyjście. Zresztą samo słowo Adwent oznacza przyjście. W tradycji Kościoła Zachodniego, w tradycji zachodniej Adwent trwa około czterech tygodni. Z czego się wzięły te cztery tygodnie? Nawiązują one do 4000 lat oczekiwania przez Żydów na przyjście Mesjasza. Zresztą słyszymy o tych 4000 lat między innymi w kolędach. Tradycyjnie już Adwent rozpoczyna się w pierwszą niedzielę po święcie świętego Andrzeja, a więc po tradycyjnych Andrzejkach. Ale nie wszędzie jest tak, bowiem w tradycji wschodniej, u grekokatolików i prawosławnych, okres postu przed Bożym Narodzeniem zaczyna się od święta świętego Filipa i nosi nazwę Filipiłki. Co robiono w tym czasie? Przede wszystkim był to czas wyciszenia. W okresie Adwentu nie sprawiano hucznych zabaw, tańców, ba, nawet nie śpiewano wesołych piosenek. Czy nie śpiewano w ogóle? No nie zupełnie. Można było w tym czasie śpiewać ballady, pieśni sieroce, a nawet kolędy. Sposobnością ku takiemu śpiewaniu były posiady. Posiady, czyli spotkania kobiet przy pracach związanych właśnie z okresem zimowym. Do prac tych należało darcie pierza i przede wszystkim przędzenie wełny. Przychodziły głównie starsze kobiety, ale bywały na tych posiadach również młodsze dziewczęta. Czasem przychodzili również mężczyźni. Oczywiście ich praca była troszeczkę inna niż kobiet. Mężczyźni kręcili powrozy, czasem robili rękawice. W Adwencie, tak jak wspomniałem, zasadniczo nie tańczono, ale były też pewne wyjątki. Na Łemkowszczyźnie na takie posiady, zwane przez Łemków weczyrkami, przychodzili przebierańcy. Wśród nich bracia, których przezywano żartobliwie bratami, kozybratami, czterech braci ubranych, cztery postacie ubrane w słomiane wysokie czapki, zwane fedorami, ale także inne postacie, takie jak cygan, cyganka, Żyd lub postacie przebrane za zwierzęta, wśród nich koń, koza czy turoń. Te postacie, pod tymi postaciami kryli się młodzi chłopcy, którzy chcieli spotkać się z dziewczętami, które w tym czasie przędły wełnę i troszeczkę pozbytkować. Na przykład czasami ci przebierańcy puszczali gołębie do izby, gdzie darto pierze. I można sobie wyobrazić, jakie były skutki właśnie pojawienia się tych gołębi w izbie. Czasami chłopcy brali kawałek przędzy, macali ją w sadzy i smarowali nimi dziewczęta. Ale też symbolicznie tańczono. Na przykład ci przebierańcy, zwani fedorami, tańczyli wokół pnia drzewa ustawionego pośrodku izby. Takiego pnia, który służył do rąbania drzewa na mniejsze kawałki. I tańczono wokół tego pniaczka, uderzając o ziemię długimi kijami trzymanymi w dłoniach. Miało to symbolizować urodzajne plony. To w tradycji szczególnie Łemkowszczyzny czy też Karpat polskich. Natomiast w innych regionach naszego kraju zasadniczo unikano jakichkolwiek form tanecznych. Z kolei na Żywiecczyźnie
już przed świętami Bożego Narodzenia domy odwiedzali kolędnicy, młodzi chłopcy, którzy składali życzenia świąteczne, tak zwane winszowania świąteczne, które związane były z dniem świętego Tomasza, więc miały one miejsce 21 grudnia. Samo Boże Narodzenie poprzedzała Wigilia. Nam ten dzień kojarzy się, myślę, przeważnie z wieczerzą wigilijną, ze wspólnym posiłkiem przy suto zastawionym stole, z dzieleniem się opłatkiem i śpiewaniem kolęd. Tymczasem w dawnej tradycji był to dzień od samego początku niezwykły. 24 grudnia już od świtu przestrzegano wielu, wielu zakazów i nakazów. Przede wszystkim unikano złych rzeczy, rzeczy, które mogły skutkować w kolejnym roku przykrymi konsekwencjami. Na przykład starano się nie pożyczać żadnych pieniędzy lub przedmiotów, bo mogło to zwiastować w przyszłym roku pewne straty w gospodarstwie, w domu. Ba, starano się także w jakiś sposób zaklinać dobre plony, dobre urodzaje. Na przykład gospodarz udawał się do sadu, brał siekierę i udawał, że będzie ścinać drzewo, które nie przynosi owoców. Miało to sprowokować drzewo do rodzenia w kolejnym roku. Oczywiście takich wierzeń było znacznie więcej. Starano się w tym dniu być dobrym, szczególnie starały się o to dzieci, bowiem bały się kary w postaci bicia. I gdyby przypadkiem rozrabiały w dzień Wigilii, to te kary cielesne mogły je spotykać przez cały kolejny rok. W dniu Wigilii starano się też zadbać o zdrowie na kolejny rok. Dlatego bądź gaździny, bądź młode dziewczęta udawały się nad rzekę, przynosiły wodę z rzeki w cebrze i kropiły nią zarówno domowników, jak i samo mieszkanie. Woda z potoka, chłodna woda była symbolem zdrowia i to symboliczne pokropienie domowników czy też mieszkania miało to zdrowie w kolejnym roku przynieść. Takich symboli było znacznie, znacznie więcej. Wierzono, że dzień w Wigilii, który będzie dniem dość wilgotnym, pochmurnym, będzie oznaczać dobre plony w kolejnym roku, ponieważ ziemia będzie nasycona wodą i będzie bardzo dobrze owocować. Z kolei dzień mroźny, chłodny, niestety mógł przynieść w kolejnym roku złe plony, złe urodzaje. Takich wierzeń w dniu Wigilii było znacznie więcej. Starano się w tym dniu za wszelką cenę czynić dobro. Dotyczyło to szczególnie dzieci. Dzieci starały się nie denerwować rodziców, aby w tym czasie nie doświadczyć bicia, bo gdyby tak się stało, przez cały kolejny rok niestety mogłyby być bite. W dniu Wigilii starano się również zadbać o zdrowie na kolejny rok. W tym celu kobiety, zarówno starsze, jak i dziewczęta, udawały się na potok i przynosiły chłodną wodę z potoku. Potem gałązką jakiegoś drzewka, przeważnie iglastego, chrzczono tą wodą domowników i pomieszczenia w domu. To miało właśnie symbolizować zdrowie na cały kolejny rok. Na wigilijnym stole znajdowało się przeważnie 12 potraw, oczywiście postnych. Dominowały potrawy sporządzone z produktów roślinnych, a więc tego wszystkiego, co dawało gospodarstwo i co dawał las. Były więc to grzyby, przeważnie sporządzane specjalnie na Wigilię, pierogi z nadzieniem z kapusty, z grzybów, barszcz, kapusta, ziemniaki, brukiew, w zależności od tego, jak zasobne było dane gospodarstwo. Sporządzano też specjalny kompot suszonych owoców.
Po modlitwie i wspólnej wieczerzy rozpoczynano śpiewanie kolęd. Śpiewano zarówno kolędy powszechnie znane, wykonywane w całym kraju, jak też kolędy regionalnie. Wyjątkowo bogaty repertuar kolęd mieli nasi górale. Ale tak jak wspomniałem, Wigilia była dniem szczególnym. Oprócz tradycyjnej wieczerzy, czy przy okazji tej wieczerzy, obserwowano wiele znaków, które odczytywano jako wróżbę na kolejny rok. Patrzono na przykład, którą stronę ze zgaszonej świecy ulatnia się dym. Jeżeli, nie daj Boże, dym szedł w kierunku drzwi, oznaczało to śmierć jednego z domowników. Dziewczęta wyciągały też spod obrusa źdźbła siana, które umieszczono na wigilijnym stole na pamiątkę właśnie narodzin Chrystusa wstające na sianie. Która z dziewcząt wyciągnęła najdłuższe źdźbło, ta miała najszybciej wyjść za mąż. Bywało też, że w tym samym celu dziewczęta wychodziły z domu, szczególnie góralki, i rzucały kierpcem za siebie, w którą stronę obuwie było obrócone przodem, czubkiem, z tej strony miał przyjść przyszły kawaler. Czyniono też inne zabiegi magiczne, które miały ułatwić pracę na przykład w kolejnym roku. Na przykład pasterze wiązali łyżki, żeby w kolejnym roku nie gubiły się im owce, nie rozbiegały i trzymały się razem. Podobne magiczne znaczenie miało obwiązywanie nóg stoła słomianymi powrozami, ale chodziło bardziej o to, żeby wspólnie przebywała ze sobą, trzymała się ze sobą rodzina, domownicy, żeby nikogo w kolejnym roku, na kolejnej wieczerzy nie zabrakło. I tak jak już powiedziano kilkakrotnie, był to wieczór pełen takich wierzeń, przekonań, symboli. Oczywiście nie można też zapomnieć o tym, że w tym dniu pozostawiano jedno wolne nakrycie i jedno wolne miejsce przy stole. Dlaczego? Wierzono bowiem, a przekonanie to pochodziło jeszcze z czasów przedchrześcijańskich, pogańskich, że w tym dniu, w dniu praktycznie przesilenia zimowego, do domów przychodzą dusze zmarłych, tych bliskich zmarłych. W okresie chrześcijaństwa to pogańskie, dawne wierzenie nieco przekształcono i dopuszczano taką możliwość, że te dusze odwiedzają domy, swoje rodzinne domy z woli Boga. Dlatego w tym dniu bardzo mocno uważano, aby nie daj Boże takiej osoby, takiej duszy zmarłej osoby nie zranić, nie urazić. W tym dniu nie wykonywano żadnych prac, uchylano lekko drzwi, aby dusze mogły wejść do mieszkania. Pozostawiano wolne miejsce, właśnie wolne krzesło, wolne nakrycie, niejako zapraszając zmarłą osobę do wspólnej wieczerzy, do wspólnego świętowania. Według wierzeń Słowian dusze zmarłych miały przebywać z domownikami nawet przez całe święta. Starano się w tym czasie być bardzo delikatnym, ostrożnym, żeby przypadkiem takiej duszy przybyłej w odwiedziny nie zranić. Musimy jednak pamiętać, że najważniejszy w czasie świąt Bożego Narodzenia był aspekt religijny. Po skończonej wieczerzy wigilijnej, po odśpiewaniu kolęd, całe rodziny udawały się na nocne nabożeństwo zwane pasterką. Również w pierwszy dzień świąt centralnym punktem obchodów Bożego Narodzenia był udział w niedzielnej mszy, w świątecznej mszy świętej. W tym dniu starano się unikać prac. Ograniczano się tylko do koniecznych prac przy inwentarzu, przy zwierzętach. Natomiast w tym dniu nie sprzątano mieszkania, absolutnie nie rąbano drzewa, ba, nawet nie palono w piecu i nie gotowano gorących potraw, a żywiono się tym, co przygotowano już w przededniu
świąt. Był to dzień przeznaczony na rodzinę, dla najbliższych. Zatem unikano odwiedzi. Przebywano w gronie rodzinnym, w gronie domowników. Oczywiście przez cały dzień śpiewano także kolędy. Drugi dzień świąt w tradycji Kościoła zachodniego, świata zachodniego, ustanowiony na pamiątkę męczeńskiej śmierci świętego Szczepana, był zgoła odmienny. W tym dniu, w czasie mszy świętej, święcono w wielu regionach żyto, owiec lub inne zboża. I tym zbożem potem symbolicznie się obrzucano. Czasami można spotkać się z twierdzeniem, że obrzucanie się zbożem było jakimś wspomnieniem po męczeńskiej śmierci Szczepana, którego, jak Państwo zapewne wiecie, ukamienowano. Ale symbol tego gestu miał zupełnie przynieść odwrotne efekty. Miał zwiastować powodzenie, dobre plony, szczęście, zdrowie. Obsypywanie się owsem rozpoczynano już bezpośrednio po mszy obok kościoła. Czynili to zarówno starsi gospodarze, jak i młodzież. Szczególnie chętnie obsypywali owsem dziewczęta młodzi chłopcy, którzy w ten sposób czynili swego rodzaju, z tej czynności czynili swego rodzaju formę zalotów. Taki sam ceremoniał miał miejsce po przebyciu do domu, gdzie obsypywano wszystkie kąty i to też miało zwiastować bardzo owocne plony. Drugi dzień świąt był dniem bardzo radosnym, wesołym. Zaczynano w tym dniu również się bawić, śpiewać. Był to dzień, kiedy rozpoczynano także kolędowanie. Domy zaczęli odwiedzać kolędnicy. W polskiej tradycji występowało wiele form kolędowania. Najstarszą były tradycyjne szopki. Urządzano je z jednej strony w klasztorach, w świątyniach, ale z drugiej strony miniaturowe szopki obnoszono po domach. Wśród postaci, które znajdowały się w takiej szopce, oczywiście był przede wszystkim Jezus, Dziecina Jezus, Józef, Maryja, pasterze, aniołowie, ale także zwierzęta. Bardzo popularną formą kolędowania na polskiej wsi było chodzenie ze zwierzętami. W dawnych czasach oprowadzano po wsi prawdziwe zwierzęta, na przykład konia, kozę, czasami również inne zwierzęta z gospodarstwa domowego. Z czasem żywe zwierzęta zastąpiono postaciami, maskami przypominającymi właśnie te zwierzęta. Oprócz postaci związanych z gospodarstwem domowym pojawiały się też postacie z zewnątrz, a więc niedźwiedź, czasami bocian, czasami inny ptak, na przykład żuraw. Postacią zwierzęcym, takim właśnie jak turoń, koza, niedźwiedź czy bocian, obowiązkowo towarzyszyli przewodnicy. Wśród nich byli cyganie, cygan, żyd, cyganka lub inny przebieraniec. Oczywiście mam tutaj na myśli cały czas młodych chłopców, którzy przebierali się właśnie za te osoby, za te postacie. Odgrywano całe sceny, sekwencje, które często miały charakter żartobliwy. Kolędnicy odwiedzający domy kolędowali, składali życzenia, domagając się w zamian jakiejś drobnej zapłaty. Otrzymywali przeważnie pieczone bułeczki, ciasto, czasami drobną monetę lub owies, albo inne produkty, które można było w takim gospodarstwie rzeczywiście wypracować i podarować młodym ludziom. Dawniej kolędowano aż do Matki Boskiej Gromnicznej, czyli do końca stycznia. Oprócz przedstawionych przeze mnie form kolędowania, bardzo popularne były także Herody. Była to scena nawiązująca do rzezi dzieci, niewiniątek dokonanych przez króla Heroda. W takim widowisku brały udział określone postaci. Był to oczywiście król Herod, była to śmierć, byli to żołnierze, diabeł, anioł, czasami Żyd.
odbywało się to według określonego scenariusza. Rozpoczynano to przedstawienie od wkroczenia żołnierza do izby, który pytał o zgodę na przedstawienie Herodów, po czym wnoszono na środek izby krzesło, tron, na którym zasiadał Herod, i rozpoczynało się odgrywanie całej sceny związanej właśnie z, najpierw z rozkazem Heroda, a potem sądem na nim. Wróćmy jednak do samego świętowania. W naszej współczesnej tradycji jesteśmy przyzwyczajeni do świętowania przez 2 dni. Musimy jednak pamiętać, że dawniej święta Bożego Narodzenia trwały 4 dni. 3. dzień świąt poświęcony był świętemu Janowi Ewangeliście, a 4. świętym młodziankom, czyli dzieciom zamordowanym przez Heroda. Świętowano jednak, uroczyście obchodzono także kolejne dni, aż do święta 3 Króli, czyli objawienia pańskiego. Każdy wieczór był swego rodzaju wigilią kolejnego dnia świątecznego. Przez ten czas bardzo dokładnie obserwowano zjawiska pogody, obserwowano zachowanie domowników, zachowanie przyrody, ponieważ wierzono, iż każdy kolejny dzień między Bożym Narodzeniem a świętem 3 Króli będzie w jakiś sposób prorokować i zwiastować kolejny miesiąc nowego roku. Nowy rok również był dniem wielu wierzeń, wielu obserwacji i wróżenia. Dbano o to, aby w gospodarstwie rodziły się dobre plony, żeby w rodzinie była zgoda, żeby wszyscy domownicy byli zdrowi, a panny młode wyglądały czy też wróżyły w kierunku dobrego zamążpójścia w nowym roku. Cykl świąt Bożego Narodzenia kończyło święto 3 Króli, obchodzone 6 stycznia. Święto to ustanowiono, czy przyjmuje się, że święto to ustanowiono na pamiątkę wizyty i pokonu 3 mędrców w stajence betlejemskiej. Ale w tym samym dniu obchodzono jeszcze dwa inne wydarzenia, mianowicie objawienie Chrystusa, czyli chrzest Chrystusa w rzece Jordan oraz pierwszy cud w Kanie Galilejskiej. W tym dniu odbywało się uroczyste nabożeństwo, podczas którego święcono kadzidło, kredę i wodę. Za kadzidło często służyła gałązka jałowca. Później zarówno kredę, jak i jałowiec, jak i wodę święconą używano do czynności magicznych w gospodarstwie. Wodą święcono dom, zagrodę, także pola. Kredą wypisywano na drzwiach inicjały mędrców ze wschodu, którzy odwiedzili Chrystusa, a później był to znak dla księdza, który odwiedzał po kolędzie domy swoich wiernych. Natomiast jałowiec był swego rodzaju antidotum na wszystkie złe siły, na choroby. Kadzono nim zagrody, gospodarstwa, aby także odstraszyć złe moce, złe siły. Cały ten okres świąt Bożego Narodzenia był czasem szczególnym, był czasem z jednej strony głębokiej refleksji, ale z drugiej także bardzo licznych wierzeń, przesądów. Przywiązywano bardzo dużą uwagę do zachowania, do sposobu bycia. Wróżono na kolejny rok, starano się zabezpieczyć dobre płody w gospodarstwie, na roli, starano się zadbać o zdrowie. Był to czas szczególny. Myślę, że warto sięgnąć do naszych polskich tradycji, zapoznać się z nimi, prześledzić i być może także zastanowić się, ile nam z tych dawnych tradycji i zwyczajów pozostało do dzisiaj. Dziękuję Państwu.